Cześć! Opowiem wam dzisiaj, dlaczego w grach powinno być więcej polityki. Spila, spokojnie, dajcie mi chociaż wyjaśnić. Okej, wiem, gracze alergicznie reagują na politykę w grach. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to przeszkadza im głównie mówienie o polityce w grach. Same gry nie boją się poruszać różnych trudnych tematów, również politycznych, już od bardzo dawna. Co więcej, wiele z nich cieszy się powszechnym uznaniem. Zarówno książkowe, jak i growe Wiedźminy są przecież wypchane wątkami politycznymi, będącymi często nawiązaniem do tych rzeczywistych tropów. Chyba najbardziej zanurzona w polityce gra, czyli Disco Elysium, to jeden z najlepiej przyjętych i szanowanych RPGów w ostatnich latach. Również Cyberpunk nie bał się poruszać głębszych tematów i... Okej, akurat on nie przyjął się najlepiej, ale nie z powodów politycznych. Skoro te, jak i inne gry nie bojące się cięższej tematyki tak dobrze się przyjęły, to dlaczego gracze tak źle reagują na samo wspomnienie polityki w grach? Oraz przede wszystkim, dlaczego uważam, że powinniśmy chcieć tej polityki więcej? Zastanawiam się, co pojawia się jako pierwsze w waszych głowach, gdy ktoś rzuca hasłem polityka w grach. Czy pierwszym skojarzeniem jest jakiś smutny, nieprzesadnie prawdomówny polityk, wdzierający się do waszej ulubionej gry i zanudzający was swoim pierdaniem? A może wyobrażacie sobie coś w stylu Mortal Kombat, tylko w Sejmie z udziałem dwóch konkurencyjnych partii? Cokolwiek to jest, obstawiam, że to nie są miłe skojarzenia. Polityka nie jest przyjemnym tematem, kojarzy się z kłótniami, propagandą, brakiem uczciwości, zazwyczaj wyborem między złem a innym złem. Ale polityka sama w sobie to nie są dwie kłócące się partie. Nie będę was zanudzał stosem definicji i teorii filozofów czy politologów, ale to słowo ma dzisiaj dość szerokie znaczenie i dotyczy wielu różnych tematów. Jednym z wielu definicji polityki jest rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów. Warto uświadomić sobie, że słowo polityka nie oznacza grupki mało uczciwych ludzi podzielonych na dwa lub więcej obozów. Według wielu definicji to jest właściwie antypolityka. Jak wspominałem na początku, to nie jest też tak, że gracze w ogóle nie są w stanie ścierpieć jakichkolwiek śladów politycznych w grach. Spróbujmy więc rozpracować, co tak naprawdę przeszkadza graczom, gdy pojawia się ten temat. Wydaje mi się, że gracze obawiają się właśnie tego, że przyjdzie ktoś smutny i w imię własnych interesów lub przekonań zacznie mieszać w ich ulubionych grach, albo że sama gra ucierpi z powodu szeroko pojętej poprawności politycznej. Myślę, że dobrym przykładem będzie to, co działo się chwilę wokół ostatniej gry CD Projekt Red. Cyberpunk zabiera nas do dystopijnego świata, w którym sprawiedliwość nie istnieje, korporacje posiadają całą władzę, a ludzie traktowani są skrajnie przedmiotowo. Tymczasem znalazły się osoby oburzone tą reklamą w grze, oskarżając Redów o przedmiotowe traktowanie osób transpłciowych. Tak to właśnie miało wyglądać, czyli brutalny, niesprawiedliwy świat, jak każdy utwór dystopijny, miał być przestrogą przed taką przyszłością. Przed czym miałby ostrzegać, gdyby wycięto z niego wszystkie te drastyczne, obraźliwe czy kontrowersyjne rzeczy. Przykładem zupełnie innej beczki niech będą kontrowersje wokół Six Days in Fallujah. Gra ma przedstawiać rzeczywistą bitwę w Iraku w mieście Fallujah w 2004 roku. Wojsko amerykańskie oceniło ją jako jedną z największych od czasów Wietnamu. Z bitwą związane są również liczne kontrowersje dotyczące m.in. użycia przez siły amerykańskie napalmu i białego fosforu, którego wiele krajów zobowiązało się nie używać jako broni. W samej bitwie zginęło natomiast mnóstwo cywilów. W tym kontekście niektórzy zarzucają twórcom ryzyko stronniczości w pokazywaniu przez nich wydarzeń i ukazanie amerykańskich lub brytyjskich sił w zbyt korzystnym świetle. To bardzo jaskrawy przykład tego, jak nacisk polityczny lub przekonania mogą zniekształcić treść gry. Sytuacja w tym przypadku o tyle poważna, że dotyczy prawdziwego, dość świeżego konfliktu. Co faktycznie z tego wyjdzie i czy twórcy udźwigną ten ciężar, mamy dowiedzieć się pod koniec tego roku. Zupełnie innym, jaskrawym i bezpośrednim przykładem wpływu polityki na gry niech będzie zwykła propaganda i kształtowanie treści pod upodobania polityków lub danej grupy społecznej. Najbardziej oczywistym przykładem jest to, co się dzieje w Chinach, w ramach czego odsyłam was tutaj do materiału Adziora. Gracze, słysząc o polityce w grach, mają obawy, że twórcy nie będą się kierować tym, co ich zdaniem najlepsze dla gry, ale zupełnie innymi motywami sprzecznymi z tym, czego oczekują odbiorcy. Tak samo jak słysząc o mikropłatnościach w grze, obawiam się, że twórcy nie będą się kierować dobrą zabawą odbiorców, tylko skutecznym zarabianiem pieniędzy. Osobiście rozumiem i czasem też podzielam tego typu obawy. Sprawa jest niestety o tyle trudna, że często nie da się ocenić, na ile jakaś decyzja była dyktowana kwestiami twórczymi czy politycznymi. Prowadzi to czasami do przewrażliwienia z każdej strony spektrum politycznego i w efekcie różnych aferek i nacisków na twórców, co wywołuje paradoks, bo czasami krytykując twórców za kierowanie się polityką i nastrojami społecznymi, sami wywieramy społeczno-polityczny nacisk. Samych gier nie da się też tak całkiem wyciągnąć z polityki, to nie jest tak, że istnieją w próżni. Tworzone są w konkretnej kulturze i społeczności, otoczone przez różne strony polityczne i nurty społeczne. Wydaje mi się, że to jest jeden z większych powodów alergii wielu osób na politykę w grach. Za to czymś zupełnie innym jest dla mnie, gdy gry świadomie poruszają tematy polityczne lub społeczne i właśnie tego powinniśmy od nich oczekiwać. Jednym z istotnych problemów dzisiejszego społeczeństwa w starciu z nowymi technologiami są tak zwane bańki informacyjne. Ludzie otaczają się tylko tymi informacjami, które już pasują do ich przekonań. Bardzo pomagają w tym internetowe algorytmy, które podrzucają tylko to, co chcemy czytać. To nie tylko niweluje jakikolwiek rozwój, ale niektórzy w ten sposób betonują się w swoim punkcie widzenia i poglądach, nieważne jak czasami są one obiektywnie błędne. Na dowód spójrzmy chociażby na płaskoziemców czy antyszczepionkowców. Czy ja dostanę pogróżki po tym filmiku? Patrząc szerzej, ludziom coraz trudniej jest się nawzajem zrozumieć, de facto żyją jakby w innych światach. Zresztą nawet bez tego ogólnie ludziom wyraźnie trudno jest się postawić na miejscu innego człowieka. Mówię o tym, ponieważ właśnie w grach dostrzegam narzędzie do poznania innej perspektywy i jest to narzędzie dość uniwersalne, nieograniczone tylko do polityki. W grze We the Revolution wcielamy się w sędziego podczas rewolucji francuskiej, dostajemy akta sprawy, przesłuchujemy świadków i musimy podjąć decyzję, czy ktoś jest winny, czy nie. Z czasem zaczynają się pojawiać sprawy coraz bardziej polityczne, w których znaczenie ma nie tyle sprawiedliwa ocena, a to, czego oczekuje jakaś grupa społeczna i musimy o tym myśleć, bo jeśli podpadniemy jednej z nich, to w imię rewolucji my też trafimy na szubienicę. Grając w We the Revolution w końcu przyłapałem się na tym, że wydając kolejne wyroki nie myślałem już o sprawiedliwości, tylko o tym, żeby samemu nie stracić głowy. Świetny przykład, jak gra w prosty sposób wymusza na nas konkretny sposób myślenia, dzięki czemu możemy zrozumieć tę perspektywę. Przykładem podobnej gry jest Papers, Please, w której wcielamy się w urzędnika granicznego fikcyjnej Arstoczki i musimy decydować, kogo chcemy przepuścić, a kogo nie. W końcu pojawiają się dylematy moralne, czy na przykład wpuścić do kraju małżonka imigranta, pomimo tego, że nie spełnia wymagań. Jednocześnie naszym głównym celem jako urzędnika jest zarabianie pieniędzy, aby utrzymać dom i rodzinę. W efekcie w końcu możemy przyłapać się na tym, że zastanawiamy się nad przyjęciem łapówki i wpuszczeniem potencjalnie niebezpiecznego terrorysty po to, żeby wyjść z problemów finansowych i nie przegrać gry. Ponownie gra wrzuca nas w określoną sytuację, powodując zmianę perspektywy i sposobu myślenia. Nie bez powodu niektórzy określają Papers, Please symulatorem empatii. No dobra, a teraz wyobraźcie sobie, że gracie w jakąś grę post-apo i dowiadujecie się o jakimś zarządcy miasta, który każe dzieciom pracować, wprowadził godzinę policyjną, a jak ktoś złamie rękę lub nogę, to nie jest leczona, tylko od razu amputowana. Myślicie sobie, że no kurde, jakiś dupek straszny. A co jeśli to wy jesteście tym zarządcą, tym dupkiem i macie świadomość, że te trudne decyzje były jedynym sposobem, aby całe miasto przeżyło? Dokładnie taki punkt widzenia pomaga nam zrozumieć Frostpunk. Trudno nie wymienić jako jeden z przykładów również This War of Mine, które stara się jak najlepiej pokazać nam perspektywę cywilów próbujących przeżyć w kraju podczas otwartego konfliktu. I trochę z innej bajki, ale również ciekawym i wartym odnotowania przykładem jest Hellblade, dzięki któremu możemy zobaczyć świat oczami osoby cierpiącej na psychozę. To nie jest tak, że poznając inną perspektywę i dzięki temu lepiej ją rozumiejąc, musimy się z nią od razu zgadzać. Rozumiem rasistowskie poglądy Miarogłowego z Disco Elysium albo napotkanych w grze komunistów czy tradycjonalistów, ale to nie znaczy, że się z nimi zgadzam. Właściwie to gdybym zgadzał się lub nie zgadzał się z czymś, czego nie rozumiem, to zakrawałoby to o ignorancję. Oczywiście nikt nie mówi, że takie prezentowanie perspektywy w grach, a już w ogóle poglądów politycznych i różnych ideologii będzie łatwe. Jest tutaj mnóstwo pułapek z brakiem rzetelności na czele, ale w nagrodę za ten trud gry mogą stać się wyjątkowo ważnym narzędziem w głębokim poznawaniu i rozumieniu świata. Moim zdaniem jest to warte ryzyka, tym bardziej, że niektóre gry pokazały, jak można to zrobić dobrze. Największym problemem wspomnianego Six Days in Fallujah jest to, że odnosi się do prawdziwego konfliktu. Tymczasem bardzo podobne tropy i motywy pokazała gra Spec Ops The Line, która postanowiła użyć do tego fikcyjnego wydarzenia, w ten sposób unikając tego typu kontrowersji. Podobnie zrobiło Disco Elysium. Sami z siebie jesteśmy już uprzedzeni do pewnych prawdziwych grup i poglądów, dlatego akcja Disco Elysium dzieje się w fikcyjnym świecie, w którym jednak wiele problemów i dylematów jest odbiciem tych rzeczywistych. W ten sposób możemy łatwiej je poznać i zrozumieć bez niepotrzebnych kontrowersji i zaburzających osąd uprzedzeń. Ostatnim powodem, dla którego uważam, że gry mogą skorzystać na poruszaniu również polityczno-społecznych tematów, jest pewne pragnienie środowiska graczy, aby gry zostały uznane za sztukę. Nie będę w tym materiale rozwodził się na tym, czym jest lub powinna być sztuka i czy gry spełniają te wymagania, jakiekolwiek są. Wiem natomiast, że żadne medium związane ze sztuką nie bało się poruszać tematów polityczno-społecznych, zwracając w ten sposób uwagę na nie i otwierając szerszą dyskusję. W tym kontekście sporym rozczarowaniem była dla mnie decyzja twórców Superhot VR. W niektórych scenach gracz miał dokonywać mix samookaleczenia i samobójstwa, co jak możecie się domyślać, w wersji VR było dosyć sugestywne. Z początku twórcy dali możliwość wyłączenia drastycznych scen, co wydaje mi się było najlepszym rozwiązaniem, ale później postanowili, żeby je całkiem usunąć, co spotkało się swoją drogą ze sporą krytyką graczy. Czy kazanie graczowi popełnienia wirtualnego samobójstwa mogło być przekroczeniem pewnych granic? Być może. Czy to przekroczenie granic mogło doprowadzić do jakiejś refleksji na temat gier jako medium, ich roli i zawartości? Jak najbardziej. Podobny trop pojawił się w Cyberpunku, w jednej z misji pobocznych, w której możemy pomóc nagrać Braindance, czyli krótko mówiąc nagranie przekraczanie doznań, w tym przypadku z ukrzyżowania, w samej grze pojawia się pytanie, czy nie jest to przekroczenie wszelkich granic. Chciałbym, aby gry częściej nie bały się zadawać odważnych pytań na trudne tematy, również związane z moralnością, ideologią czy polityką, aby nie bały się dołączać do jakichś dyskusji lub poszerzać świadomość jakiegoś tematu. Już teraz można wskazać gry, które to robią, takie jak na przykład Gris, które nie tylko dobrze wygląda, ale stara się nieść ze sobą coś więcej. Żeby nikt mnie opacznie nie zrozumiał, nie chciałbym, aby każda gra poruszała super głębokie tematy i każda dotykała polityki i każda aspirowała do miana sztuki, ale jeśli już jakaś będzie miała do tego ambicje, to w naszym interesie jest, aby ją w tym wspierać, a nie krytykować. I tak się żyje. Dzięki za uwagę. Okej.